Witam wszystkich, lecimy dalej z Polanami. Wioska ukończona, a my musimy zbierać się do walki. Poddani czekają. W każdym razie trzeba by trochę rozruszać nogi. Dobra, chodźcie pod bramę. Co tutaj taka dziwna formacja się zrobiła? Okej, okay. Bardzo dziwne to jest. Oczywiście na czarodziejkę musi iść naokoło, bo czemuż by nie? Potrzebujesz się. A swoją drogą... Czy to będzie zadawało większe obrażenia u nich? Patrzcie na to! A jednak. Toż to siekiera moich marzeń. Ech, Dola. Siekiera jego marzeń, okej. Tamto. Niech będzie. Tutaj było mleko. Kurde, no ja tutaj nie przejdę, muszę je jakoś usunąć. A w tym momencie mogę zrobić jedynie jedną rzecz. Będziemy polować na dzika czy jelenia? Gdzie ty? Ej, rwal. Jak to mówią za granicą? Co ty mi tu robisz? Idę. Dobra. Nie wiem, brać czy nie brać. Dobra, nie, wezmę samych włóczników, co tam. Nie inaczej, pan. Wychodź ta, macie zadanie do zrobienia. Tylko 8 ich mam? No, w sumie niewiele. Ale muszę wykonać zadanie. Bezwłocznie. A więc... Kurde, nie chciałbym tego mleka brać przypadkiem. Oczywiście. Zabierzcie mnie stąd! Włócznik, gotowy! Smutne wieści! Nasza postać zginęła! Opadam z sił! Oczywiście, trochę nie na rękę. Nie to jest. Długo się nie utrzymam! Dobra, wycofaj się. Kurde, nie możesz się wycofać. Ajajaj. Dobra, udało się. O, przyszli! Skubańcy. Bezwłocznie! Włócznie wszędzie latają, kurczę. Z powrotem. Do środka, do środka. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to... Się wyleczycie. Nowego poddanego. Nadchodzą. Później rozwalę tamtych dwóch. Chyba, że będę mógł przeskoczyć... No przecież, mogę tędy przejść. No nie! Tak się nie robi! Ola Boga! Atakują nasz budynek! Ja tam było dać ich. Nie próżnujmy, czas nagli. Taka dziwna formacja się zrobiła. Tata, biorą mnie! Wy tam nie biegać, skubańcy. Gotowy! O! I stać tu. Chwała rycerskiemu stanowi. Przynajmniej na razie. Gdzie mój drwal jest, a? On też się chciał bić. No cóż. Uchodzić czy nie uchodzić? Oto jest. Będzie jak. Idziemy naokoło. Natrygława, wróg! Tylko to przejście jest takie trochę małe. Gdzie te posiłki? Zaraz mi wszystkie gnaty połamią! Gdzie je się tutaj utrzymają, a ten co mu odwala? Ola Boga! Atakują nasz budynek! W każdym razie dwóch mnie atakuje, a gdzie ta trzecia wiocha? Na palisady! Niech tak będzie. Tak jest. Nie na darmo ćwiczyłem fektunę. Siekiera w dłoń i do. Już wyczaili, co chcę zrobić. O, wy skubańcy. Ola Boga! Dyscyplina. Atakują nasz budynek. Wroga ciżba się zbliża. Taki mały przesmyk. Kurczę, mi to nijak nie pomaga. W każdym razie, nie mam pojęcia, co oni tutaj mają. Ale nie widzę, żeby... Chociaż nie, ja chyba nie widzę tych strzelców tutaj, bo mogę zaatakować te wieże. A to jak zapach drewna po poranku. Ha? O kurczę, ale wy macie zasięg. No dobra, to załatwcie go. Miecze i topory w dłoń! Atakują nas! Zauważyłem, że mag chyba nie zadaje bezpośrednich obrażeń tym łowcy, tylko rozwala budynek. Ho, ho, ho. Dobra.
Skoro oni mają taki zasięg, to ja spróbuję ich z daleka pociosać trochę. Rozpłatam na część. Nieładnie, nieładnie. Rozprawimy się z nimi. No teraz nie mam wyjścia. Nasza postać zginęła. Kurczę, no gdzie lecicie? Cholera, mogę sobie ich podzielić trochę. Żeby strzelców zdać tak, a do jednej grupy, a wojowników do drugiej. No tak jak mówiłem, nijak mi to nie pomaga. Nie pomaga mnie to. Nie, 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 wy tam nie stójcie. Nasza postać zginęła. Tak wiem, że obrywam. Kurczę. Na pochybę nikczemnikom. Nasza postać zginęła. Tam do kata biorą mnie. Ryszard, chodź tu, przydasz mi się. Nadchodzą orki twojego. Nasza postać zginęła. Już wezwę posiłki. O, 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 o. Dobra, wycofać się, wycofać się. Nie wyszło, no cóż. Próbowałem. Muszę się tylko przebić przez tą bramę. Będzie jak każesz. Oczywiście mleka będę miał bardzo dużo. No więc... Może pierdyknę jeszcze jedną świątynię. Trochę mi teraz brakuje na wieżę magów. Siekiera w dłoń i do roboty. O. To szelmy atakują nas. To ja poproszę więcej mleczka. Masz, panie, nowego poddanego. Mam nadzieję, że nie przejdą tutaj Masz, tym przesmykiem. Panie, nowego poddanego. A ty na co czekasz, skubańcu? Na śmierć? No spokojnie, ja ci ją zapewnię. Czyli innymi słowy, gdybym chciał cokolwiek tutaj zrobić, to musiałbym wstawić na miejsce wrogich jednostek swoje. No tak, innego wyjścia tam nie widzę, bo cały czas będzie ich tam wysyłał. Po waszemu natry gława wróg atakuje. Znowu? Gdzie o, ruszył się. Zaraz mi wszystkie gnaty połamią. Mam nadzieję, że łowcy wszyscy na swoim miejscu. Tak, dobra, obrona działa. Jakaś sprawa? Czyli ulepszenia mam wszystkie, tak? Z tego co pamiętam. Znaczy tak. A ze świątyni nie zrobiłem ulepszeń. Co my tutaj mamy? Roczny ogar, teleportacja... uderzenie magii... To jest chyba dla wiedźm. Dobra, najpierw zrobię różdżkę. Czy tam różdżkę? Postur. Masz dla mnie jakąś misję? Jesteście tu jeszcze? Nie, raczej nie. Było was czterech. Masz, panie, nowego poddanego! Jest. Niech to się szybciej wszystko dzieje trochę. Muszę chociaż jedną wiochę dzisiaj rozwalić. Masz, panie, Jakaś nowego poddanego! Sprawa? To szelmy atakują nas! Znowu! Tam do kata biorą Masz, mnie! Panie, nowego poddanego. Nie zgodziło wam się to? Nasz budynek. O, i moją tarczę miał skubany. Czy nie, to Zlecone chyba nie moja. Prace zakończone. Bo moi wojowie mają chyba lepsze. Powojowałbym! Masz, panie, nowego poddanego! Ile ja tu wojów mam? I co dalej? Żaden woj chyba mi nie padł, Masz, więc... Masz, panie, nowego poddanego! Trzeba by samych włóczników porobić. To oczywiste.
Plus dodatkowo chyba mi czarodziejka padła. Nie, na pewno nie zawodzi. To wróg. Zwierciadełko powiedz, przecież atakują nas. Przepraszam. Ona ma oba te... Aha, bo to jest... Nie, chwila. Fajrant, Buda stoi. Nie wiedziałem, że postać może mieć dwa amulety. To jest dla mnie nowość. Masz, panie, nowego poddanego. Gdzieś się schował, tu. Słucham. Wszyscy? Oby. W każdym razie tutaj mam po lewej stronie, jakbym nie widział czy coś. Ale tak, powinni być wszyscy. Twoja wola, panie. Chyba mam mniej ludzi niż poprzednio, no ale... Właśnie, moment. Powoli. Nie zapędzajmy się za bardzo. Słucham. Nie z powrotem, woju, gdzie ty... No i następny. Oh my god, po waszemu natryku. Z powrotem. Oj, dolo, moja dolo. Z powrotem. I idą. Zostać rannym to... Ale oni wiedzą po prostu, że ja tędy idę. Jak? Skąd? Tutaj nie ma może jakiegoś przejścia? Na ich plecy? Jakby się tak zastanowić, być może coś tam jest. Może tędy by dało radę zejść. To wróg. Ale co dalej? Dobra, ja chciałem wiedźmy. A wiedźmy są drogie strasznie. 300 za jedną. Niestety, w każdym razie ulepszenia. O, skoro mowa o wiedźmach, powinienem obrażenia im zwiększyć. Czegoś to? Niech będzie, skowroneczku. Masz, panie, nowego poddanego. Mów głośniej, bo nie słyszę. I teraz tak. O, dla Boga, atakują nasz. Nie wiem, jak to zrobić, bo wiedźmy są strasznie podatne na obrażenia łowców. Coś, oni są silni na wiedźmy. Nie wiem, jakby to, kurczę, zrobić. Jakby to zrobić? Musiałbym w ogóle sprawdzić, czy oni te wieże tutaj odbudowali. Jeżeli tak, to nie ma sensu tamtych wiedźm brać w ogóle. Jestem! Masz, panie, nowego poddanego! Dobra, mam 4 wiedźmy. Ogarnę, co się tam dzieje. Nieś, miotełko, nieś! Może zrobię im plecy w takim razie. Ale oni chyba będą mieć strzelców na plecach też, więc... Skarany tak trochę, z tymi wielmożami. Tak trochę nie po ręce. Nie odbudowali, w każdym razie... Nie, nie odbudowali, dobra. Przelecę sobie... Tylko ostrożnie, mam lęk wysokości. Okej, wiedźma latająca na miotle ma lęk wysokości, spoko. A więc... Oho, magowie. Magowie akurat... chyba nie są w stanie strzelać w już jednostki lecę. Latające. W każdym razie wiedźma to jest chyba jedyna postać latająca. No, tak jak mówiłem. Tylko ostrożnie, mam cholera. Wysokości. Już przyszedł, skubany. Skaranie z tymi wielmożami. Mógłbym w sumie tutaj jakieś plecy zrobić, ale oni chyba mają dookoła tą palisadę. Już lecę! Gdyby taki większy oddział wiedźm zrobić i przypuścić atak tutaj z tyłu... O, przynajmniej krowy im rozwalę. No, chyba że zaczną zwiewać. Masz pa... Ech... On wie, co chce zrobić. Panie nowego poddanego. On wie. Już grzeje miotłę. Żeby mi tutaj tylko łowcami... Pały na horyzoncie. Masz, panie, nowego poddanego. Ola Boga! Atakują nas budynek. No, tak to ja mogę. O! Tu są łowcy, uciekać stamtąd. O, jeden strzał z łowcy, co robi? Już grzeje miotłę. A wy tu macie poustawiane wieże? Aha, tu są magowie, no to mogę ich... O właśnie. Tylko ostrożnie, mam lęk wysokości. Do takich szybkich akcji wiedźmy są dosyć dobre.
Ale ja potrzebuję więcej wiedźm, żeby cokolwiek tam zdziałać. Bo oni i tak będą tutaj sobie robić. Mają sporo tych chat drwala, więc... Ale tych wieżyczek też tutaj mają sporo w środku. A ci nie przestawają próbować. Gdzie te posiłki? Zaraz mi wszystkie gnaty połamią. Żyjecie tu wszyscy? Jak to mówią za granicą? Saja? Spokojnie. Już grzeję miotłę. Dobra, jeszcze jedna wiedźma i będę mieć jakiś tam oddział. Masz, panie, nowego poddanego. I ulepszenia. Kruk na pewno jest dla magów, teleportacja też. I te inne czary wydaje mi się, że też. Ale co by mi się tu najbardziej przydało? Upiór, to wiem jak działa upiór i jak się będą jednostki ruszać, to raczej mi to nie pomoże. Może wezmę ogara. Ale chyba i tak wszystkie te czary ogarnę, więc... A nie, tutaj wieży magów to przecież było... Nie, chwila. A nie, to jest dla czarodziejek. Cały czas się mylę. Magiczna tarcza, mogę tutaj ulepszyć. Zamiana... Tak, to jest dla magów. A ja poproszę... Magiczną tarczę. Nie, chwila. Magiczna tarcza jest, a i zamiana też. No tak. Nieważne, burza. O, burza to jest dosyć fajny czar. Ale dobra, niech się najpierw zrobi ulepszenie do broni. Tutaj w sumie... Nie, ja nie wierzę, że teleportacja jest dla czarodziejek. Na pewno nie. Nic nie wiem o Jasiu. Nieś, miotełko, nieś! Dobrze. Szybciutko moje wiedźmy. Jesteście potrzebne na zapleczu? Tutaj to nie wygląda, żeby coś miało być więcej. Same góry. Gdybym tylko mógł się przedostać do środka. Jakimś sposobem. To złom znowu się zacięła. Złom? Lizat idą. Zlecone prace zakończone, panie. Idą obwie się, tak. Zlecone prace zakończone, panie. A czegóż to? Zlecone prace zakończone, panie. Wszystkie? Wszystkie prace zakończone? Deszcz ognia. Trzeba czara walnąć. Jeszcze raz. No dobra, zrobię te wszystkie ulepszenia, co mi tam... Kruk. Kruk to jest zwiadowca, więc to mi się nie przyda. Ja mam innych zwiadowców. Nic nie... Dobra, spróbujmy. Nie wiem o Jasiu i ma... Skaranie z tymi wielmożami. Kudły powyrywa! Ajajaj! O ty skubańcu! O ty skubańcu! Ile w ogóle taka wieżba ma HP? No, stówkę, no, no. Wszystko jasne. Już lecę. A czy ty, moja droga, możesz... Nie możesz, aha. Ale HP ci rośnie, więc... Gadaj zdrów. Dobra, ja to ogarnę w inny sposób. Zlecone prace zakończone, panie. Masz, panie, nowego poddanego. Jeżeli tutaj jest ten włócznik, to kurczę, będzie źle. Durne pały na horyzoncie. No nie wierzę! Przyszedł tu. Pora! Będzie skowroneczko. Ale go siekły! Gdzieś, skąd tyś w ogóle przyszedł? Kurczę. Wydaje mi się, że dzisiaj tej wioski nie przejmę. Już lecę! No cóż. Ale powolutku, powolutku będziemy się posuwać do przodu. W każdym razie... Pozbawiłem ich obory. Już grzeję miotłę. I chyba trzech krówek. No właśnie. W każdym razie ja mogę zwijać tutaj na wodę, więc... Nieś, miotełko, nieś! Tam, gdzie jednostki latające mają dostęp, tam nie mają dostępu jednostki piechoty. Żeby to tak powiedzieć. To złom znowu się ratunku! Ajajaj. Nie tak to miało być. Jeżeli pozbędę się tych magów, to później będzie z górki, bo oni mają wkurzające te swoje czary. Już lecę! Ja was mogę tak załatwić. O koszczura, ucho trupa, będzie z ciebie wiorów kupa! Nice.
Dobra, chyba się nie ruszyli. To złom znowu się zacięła. Chyba się nie ruszyli. Już ja. No nie wierzę. Dobra, nie, uciekać, uciekać. Zginęła. Cholera. Z tymi łowcami nie ma żartów, no musiał mnie wyręczyć. Tylko ostrożnie, mam lęk wysokości. Masz, panie, nowego poddanego. Zajął, cholera, wierzę. Żeby chociaż tych magów załatwił. Na łowców nie zwracam uwagę, bo atakują nasz, bo z nimi sobie poradzę, ale... Ale tych magów, o. I to by chyba było na tyle. Usunąłem tych magów. Trzeba by się teraz jakoś przebić przez bramy. A więc... W każdym razie, ja tutaj wynalazłem czar deszcz ognia, więc może by to wykorzystać. Mag, gdzie jesteś? To po zagranicznemu słucham. Nie chciałbym, żebyś padł, mój drogi. Cóż znowu? Teraz będziesz moją... Słucham. Bronią ostateczną, że się tak wyrażę. Dlaczego włócznicy idą jako pierwsi? Wy jesteście papierowi. Chwytajcie za broń, kmiotkowie! Wróg! Idzie tu? Przez przesmyk? Boga. Chyba nie. Atakują nasz budynek! To nic. Jakaś sprawa? W każdym razie, ja sobie tych strzelców faktycznie dam. Uff, jakoś inaczej. Gdzie jest mag? Nie mam nawet chwili spokoju. Ryszardzie, gdzie jesteś? Zlecone prace zakończone, panie. Ryszard, cholero! No nie widzę go. Widzicie go gdzieś? Bez wahania. Gotowy. Groty naostrzone. Gdzie on, cholera? Uczynię. A ty tam jest... Ej, what the... Łucznik gotowy. Co oni tam robią? Co wy tam robita? Z powrotem do drużyny. Wiem, czemu teraz tak mało miałem tego. Melduje się! Nie wiem, po co mi ten jednorożec w ogóle. Co on może zrobić? Czy on w ogóle atakował? Bardzo ci rada. No jakoś nie jestem pewien. Prawda, nie mam pojęcia, co z tobą zrobić. Dobra, może zostawię go przy strzelcach. Co mi tam? Podobają ci się moje nowe załóżki. Twoja wola, panie. I teraz muszę sprawić, żeby łowcy zajęli się moimi wojami. Nadchodzą. Oczywiście, że nadchodzą, a co mają robić? Ej. Został z tyłu! Jeden Nazywam woj. Nazywam się Mirko. Książę Mirko. Ale go siekli. To było szybkie. Muszę przyznać. Do dzieła. Zwierciadełko, powiedz przecie... O, przepraszam! Matko Ziemio, pochłoni tych plugawców! Ajajaj. Leją mnie! Gdzie oni poszli? Co tym razem, mój książę? Oczywiście. Z powrotem. Niech będzie. Za siekę. O, krówka im wyszła. Zbliżają się. Uczynię. Rozkładam na części. Co mnie tykasz? A moje czarodziejki sobie dalej przejmują. No dobra. Wy sobie raczej... A jednak pośpiszę. Masz, panie, nowego poddanego. Co to jest, kurcze? Czas rozprostować. To co, takie coś nad nimi fruwa. Czas rozprostować. Jakieś nowe rzeczy. Żeby coś ich leczyło? A jednak, jest burza. Spróbujmy. Albo i nie. Musi być strasznie blisko, więc... To po zagranicznemu słucham. Spróbujmy... Co tylko księciu rozkaże. O! Rozprawimy się z nim. Zaraz zamienię cię w żal. No tak, zapomniałem, że ja mogę te wieże magiem rozwalić. O! A może by teraz już sobie nic nie porobią. Mojej mocy.
Jestem na Trygława. Zostawić mojego maga. Sam tego chciałeś. No nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Oj, 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 robi się gorąco. Drobnostka, już się robi. Łucznik, gotowy. Jak miło. Ola Boga, atakują nasz budynek. Ha, prymitywni obwiesie. Zaraz wam przypomnę. Powinienem chyba więcej tych magów zrobić, co nie? I właśnie dlatego, ze względu na zasięg magów, się ich tak obawiałem. Powiedziałem, że mi się przebiją do mojego grodu, wioski. Ale na szczęście oni ich nie robią. Rachu, ciachu i postrachu. Czyli musiałbym się pozbyć, czy albo nie. Zrobimy to inaczej. Wybuduję po prostu dodatkową wieżę, o. Tylko musiałbym tutaj więcej drogi chyba zrobić. Ola Boga! O. Atakują nasz budynek! Co mi tam zabieracie? Dzielni woje, wesprzyjcie! Raz, dwa, do roboty! No tu jeszcze wiedźmy zostały. Znowu do Jorona. Zostawać z tyłu, się tam nie ruszać. O, rycerza przyprowadzili! Ani chwili spokoju. Smutne wieści! Nasza postać miecze zginęła. I topory w dłoń atakują nas. To zginął? Smutne wieści. O, no nie. Nasza postać zginęła. Nie na darmo ci czułem te tunel. Cholera jasna. Nie ma to jak zapadnie. Się. Raz, dwa. Ola Boga. Ciebie tam zostawię, bo ty mi nie jesteś potrzebny w ogóle. Słucham. Podałoby się wycofać na chwilę. Będzie jak każesz. Tam do kata biorą mnie! Smutne wieści! Nasza postać zginęła! Tam olać tego łowcę. Masz, panie, nowego poddanego! Pełny żołądek i jadka. To kocham. Dlaczego ty jesteś przy dwójce? Bardzo ci rada! Już kuśtyka! Słucham mego władcy. Tak, oh my god, tak. Po waszemu, na Trygława, wróg atakuje. Fajnie, Buda stoi. I nie ruszać się stąd. No, trochę nam ten odcinek zajął czasu, ale cóż. Tylko jednego mogę? No tak, te jednostki są zbyt mocne, żebym mógł więcej ich zrobić. Ale wezmę dwóch magów, zrobię tam zamieszanie, wrzyczki porozwalam. Nie ma problemu. Przerwałeś mi podczas rzucania czaru. Cichaj tam. Jeszcze mnie popamiętacie. Ola Boga, atakują nasz budynek. Oni robią tylko kapłanów i wiedźmy. Nie robią magów, także jest dobrze. Czy ten mag się zgubił? Mój sokoli, gdzie cholera idziesz? Na pewno nie zawodzi. To wróg. Kamraci, wspomóżcie! Dobra, wiecie co? Ten odcinek naprawdę się już przedłuża. No, do wioski nie udało mi się dojść, ale trochę tam porozwalałem, ale już teraz mam strategię na nich. Teraz już mam strategię, więc nie ma się co tam bać. Damy radę następnym razem. Może nawet i dwie wioski rozwalę. Ale zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.